widzę taki jeden czynnik, który sprawia, że niektóre organizacje, firmy bardzo rosną. A na początek o motocyklu. Jak Tomek Kulik uczył mnie jeździć, to kazał rozpędzić maszynę i na chwilę puścić kierownicę. Ale po co? Bo mówi, słuchaj, musisz zobaczyć, że kurczowe trzymanie kierownicy do niczego dobrego nie prowadzi. Ta rozpędzona maszyna, ona już sama jedzie, a ty masz tylko nadawać jej kurs. Co z tego wynika właśnie, tego czynnika zarządzania? Otóż podobnie w firmach. Widzę, te firmy, które pięknie rosną, to są takie, gdzie właściciel w którymś momencie już przestał kurczowo trzymać kierownicę, tylko delikatnie nadaje kurs. No bo za kałą firmy jest taki szef, który wpada i nie znając się na szczegółach, temu da podwyżkę, tutaj u jakiegoś dostawcy coś tam zamówi, kogoś pogoni na produkcji i już go nie ma. Więcej szkody niż pożytku od takiego kurczowego trzymania kierownicy. No, w zarządzaniu jest taka krzywa Greinera, która mówi o tym, jak organizacje rosną, tak? Czyli na początku to jest taka kreatywność, potem jakiś mniejszy zespół, zarządzamy, delegujemy i następuje taki moment, gdzie trzeba wprowadzić procedury, gdzie trzeba, żeby to nie ręczne sterowanie szefa rządziło, ale procedury, których też szef przestrzega. W związku z tym jednym czynnikiem, moim zdaniem, który decyduje o tym, że niektóre organizacje idą sobie we wspaniałą współpracę, a potem synergię z innymi organizacjami, to jest to, gdy szef potrafi rozpędzić maszynę, na chwilę puścić kierownicę i nadawać kierunek.